Witaj Jacek. Witam. No porozmawiamy, mamy chwilkę teraz, porozmawiamy o tej walce, co była już, co się odbyła, no, co tam się wydarzyło? No, wiesz co, no wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło. No Longer wykonał książkową akcję, zaciągnął, wciągnął, poddał, no i to z czasu naprawdę, szapoba dla niego, bo jest naprawdę, to był kozacki numer. Rozmawialiśmy tutaj w studiu przed walką z Pawłem Kiełkiem i Paweł powiedział, że jak jest dwóch Stójkowiczów mocno bijących, barka może zakończyć się w parterze. I to jakby przewidział, no. No często tak się zdarza, też mogło skończyć ciężkim mordobiciem, no co chyba wszyscy liczyli. No właśnie. Bo tak wszyscy się nastawiali, że będzie to cios za cios. No wyszło tak, jak przewidział Paweł. W jakiej formie jest Michał Kita w tej chwili? Jak to odebrał? Ale jak wiesz, po walce, no zły na siebie. Fizycznie, wydolnościowo jest w życiówce. Widziałem go w takim sztosie na treningach. No, no, wiesz co, no czuje się, no jak się czuje. Longer dusił go do końca. No Michał nawet chyba nie wiedział, w którym momencie to było, także z tego co wiem, nie? Bo zazwyczaj tak jest, że jak nie widzisz tego momentu, no to po prostu przegrywasz, tak? No, wiesz co, to było tak, że no my tam coś krzyczeliśmy, żeby uciekał z nogą, żeby coś tam się, nie wiem, czy było zaciągnięte, czy już, czy... No, nie zareagował. No ale to jest walka, to się, że, wiesz, zawodnicy też emocje, to co się dzieje też na stadionie, jest mnóstwo ludzi już wypełnione. Właśnie, jak wychodziliście do tej klatki, to czuć to, prawda? Wiesz co, jako zawodnik wchodzisz, liczy się walka, ale fakt faktem ten moment przejścia naprawdę wygląda to... Imponująco. Tak, wygląda to fajnie. Wiesz już, jakie będą plany, co Michał będzie robił? No wiem, no ale to chyba Michał powinien się powiedzieć, a nie ja, także nie jestem ani bym nie chciał, ani nie będę tutaj zabierał głosu w tej kwestii. Myślę, jak będzie taka możliwość i Michał by zechciał, to zapraszam go tutaj do nas. Wątpię, żeby na gorąco chciał. Myślę, znaczy, inaczej, myślę, że będzie potem jakaś tam konferencja, myślę, że na pewno się pojawi, ale no w tej chwili to bardzo wątpię, żeby się pojawił, także wiesz, no tam pewne sprawy trzeba przemyśleć, nie? Oczywiście, no wiadomo, to są emocje, to są dorośli ludzie, trzeba to sobie wszystko teraz w głowie poukładać. Tak, no kurczę, to wiesz, to była taka, mówię, to była taka niespodziewajka, no ja akurat nie postawiłbym w życiu na to pieniędzy, a że zakończy się, że zakończy w tą stronę, także, znaczy w tą stronę i w ten sposób, bo. No właśnie. Treningi i wszystko przebiegało ok, prawda? Mówię, tak, że jest w życiowej formie. Tak, z tego co widziałem, to naprawdę życiówka, tak powiem. A tutaj się nam chyba skończyła, tak? Nie zwróciłem. No, ale to na czas, tak? Nie było. Mi się wydaje, no nie zwróciłem uwagi, żeby było poddanie. Wydaje mi się, że na czas. Zobaczymy Marcin Wrzosek, czy jego przeciwnik. No ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę no, też nie było łatwo w tej walce. Trzeba było uważać na parter. No tak, no Kleber naprawdę to wybitny parterowiec, a nie wiem jak to tutaj wyglądało, bo no, wyszedłem pod koniec pierwszej rundy, drugą muszę powiedzieć nieskromnie, że byłem coś zjeść i w trzeciej wszedłem do siebie, także nie mam pojęcia jak przebiega walka, widziałem, że tam Kleber tam miał plecy w drugiej rundzie bodajże, także... No tam Wrzosek sobie bardzo fajnie radził, w stójce sobie te ciosy wchodziły, w drugiej... Mocno zaakcentował tam, zerwał to, mocno wchodził czasami, także no, wiadomo, trzymam kciuki za naszych, mam nadzieję, że utrzyma pas. No zobaczymy, nie? No czekamy na werdykt, troszkę nam się to przedłuża. Tak, właśnie, dobra walka w ogóle, no dobre walki tutaj są, to jest karta dobrze zgrana, prawda? Wiesz, skoro dwie mistrzowskie walki były przed oficjalnym otwarciem, no to te walki naprawdę sportowo, no nie wiem, nie widziałem chyba, jeżeli w Polsce lepszego zestawienia. No i frekwencja widzów no, zabiła chyba wszystkie inne federacje, jakie istnieją i w Polsce, i w Europie, i chyba też na świecie. No nie licząc śmiertelnego Pride'a oczywiście, bo oni przebijali wszystkich. No tak, ale to były początki, tak? To zupełnie inaczej wyglądało. A i w Japonii też inna kultura, tam ludzie kibicują, naprawdę nic nie słychać, jest cichutko. No i zobaczymy. Czekamy na werdykt. No, zobaczymy. Ale tak, nowy. No to niestety. No niestety, pas niefajnie traci Polak.
skoro tak sędziowie zdecydowali, to ja wiem z doświadczenia, że nie jest najlepiej zostawiać decyzji w rękach sędziów. No tutaj mamy najwyraźniej tego przykład. Tak, tak. Chociaż mówi się, że ściany pomagają gospodarzom, to widać jednak nie. No tak, no niestety, tak to bywa. W tej chwili czekam na kolejną walkę, pewnie do nas przyjdzie kolejny zawodnik tutaj na wywiad. Jak ty odbierasz tą atmosferę? Właśnie jeszcze wrócę na ten czas tutaj, jak przyjazdu. Jest wszystko zorganizowane elegancko, prawda? Nie ma problemów z poruszaniem? Jak to wygląda? Czy wiesz co, ja tutaj byłem na KSW już z innym moim kolegą parę lat temu. Jestem z Michałem tutaj trzeci raz. A byłem jeszcze z kilkoma innymi zawodnikami. Byłem też jako widz kilka razy. No i gali na galę, to jest, no wygląda to bardzo dobrze. W tej chwili to jest już przemysł, to jest, nie jest produkt, to nie jest jakieś tam wydarzenie, to jest produkt. Każdy odpowiada za coś. No tak, z tego co widzę, jest naprawdę pełna profesja, jest osoba odpowiedzialna. No to co widzimy w telewizji, to jest jakby to taki już jak tort gotowy do podania. A to co się dzieje w środku, naprawdę no to organizacja... Ludzi, masa, ile przy tym widowisku pracuje, prawda? Tak, już tam nie mówię o realizacji czy o telewizji, ale chodzi mi o tutaj obsługę zawodników. Logistyczne. O szatnie, o hotel, o takie rzeczy. Wszyscy są odpowiedzialni za coś, nie ma, że czegoś nie wiesz. Dostajesz pełną... Naprawdę, no, ja jestem, że chodzi o to, byłem na paru europejskich galach gdzieś tam za granicą, to naprawdę no, jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o to. Znaczy jesteśmy, KSW jest w czołówce, jeżeli chodzi o to. Nie? Ale to też ciężko na to pracowali i też mieli model, pomysł na to, prawda? Wiesz co, byłem na paru pierwszych galach KSW w Czempionie. No i widzę, jak to wygląda tutaj. No to tak wczoraj się śmialiśmy, będąc na tym oficjalnym ważeniu tam na Bemowie, że na ważeniu na KSW na Stadionie Narodowym było więcej ludzi niż na pięciu pierwszych galach KSW w sumie. W Czempionie i ten. Także no to tam na przełomie, nie wiem ile ma KSW, 10 lat? 9? 10 lat. No to jest... No właśnie, ja powiem ci, że często wspominam do tej ceremonii ważenia, bo naprawdę wywarła na mnie duże wrażenie. Fajnie się to oglądało, można było poczuć ten przedsmak tych emocji, które dzisiaj mamy okazję oglądać. Tak, no wiesz, to było to fajnie, nakręcał zespół to, co się działo. Fajnie zagrali, dobrane te kawałki były fajnie. Atmosfera, gość, który... wiadomo, no, napędza publiczność, która przychodzi. Wiadomo, no, zawodnicy na to, czy tam ludzie ze środowiska patrzą to ciut inaczej, ale dla ludzi, dla kibiców takich nieuprawiających sportów na ten naprawdę wygląda to... O, proszę. Zrobimy chwilę przerwy i zapraszamy Damiana tutaj do nas do studia. Bardzo ci dziękuję.